слушай. Dlatego, że one nam też pomagają dzisiaj
abyśmy prawidłową postawę zajęli w naszym życiu chrześcijańskim. Jest postawa Marii, która płacze, rozpacza, chociaż wierzy i zwraca się do Jezusa i prosi Go: Panie, jeśli byś tu był. Jest to postawa, która jest nam bardzo bliska. Bardzo często, kiedy przychodzimy na groby naszych bliskich, płaczemy, rozpaczamy, odczuwamy smutek, tęsknotę. Jest to takie ludzkie, takie nasze. Ale ważne jest przy tym, abyśmy pamiętali o wierze, abyśmy przede wszystkim o tych ludziach pamiętali przed Jezusem, abyśmy się właśnie zwracali do Jezusa, modląc się za Nim. Jest postawa też Marty, która mówi: Panie, już cuchnie, ponieważ 4 dni leży w grobie. Jest to postawa tego świata, który jest bardzo racjonalny, niewierzący i bardzo często jest to też nasza postawa, że wszystko, co widzimy, tak jak mówimy często pod wpływem tego świata, w cudzysłowie, myśl trzeźwo, bardzo często się zachowujemy tak jak Marta. Dzisiaj, kiedy przychodzimy tutaj na tą uroczystość, kiedy modlimy się za naszych zmarłych, ważne jest, abyśmy mieli tą postawę Jezusa, który przybył do grobu Łazarza i wzruszył się głęboko, że aż łzy pociekły mu z oczu. Bracia i siostry, jest to postawa, do której nas Bóg dzisiaj zaprasza, abyśmy się wzruszyli, ponieważ tak bardzo Go ukochał, abyśmy się wzruszyli i pamiętali, że Bóg nas kocha. Bóg kocha tych, których odwiedzamy, których dzisiaj tutaj, za których się modlimy. Ważne jest, abyśmy o tym pamiętali i z taką świadomością dzisiaj ten dzień przeżywali. Zobaczmy dzisiaj, jak wyglądają nasze katolickie cmentarze. Szczególnie w te dni 1-2 listopada są bardzo żywe. Nawet jeśli wieczorem czy w nocy przyjeżdżamy, czy przychodzimy obok tych cmentarzy, widzimy, że są całe oświetlone żywym ogniem, tymi zniczami, które zostawiamy na grobach naszych bliskich. Jest to wyraz naszej wiary i nadziei. I te słowa, które słyszeliśmy przed Ewangelią, z Ewangelii według świętego Jana. Z Ewangelii według świętego Jana: tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał Syna swojego jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Są teraz i tutaj bardzo aktualne. Kochani bracia i siostry, troska o zmarłego, o naszych zmarłych, przypomina nam troskę o dziecko, które przynosimy do Chrztu Świętego. Dziecko nie jest w stanie jeszcze wierzyć, ale przyjmuje chrzest dzięki wierze Kościoła, dzięki wierze rodziców chrzestnych i rodziny. Podobnie i nasi zmarli w momencie pogrzebu są otoczeni naszą modlitwą, naszą wiarą, wiarą Kościoła. Oni są bezbronni, to rodzina, to przyjaciele modlą się za nich, wspominając ich, przypominając to dobro, które doświadczyli dzięki im i prosząc Boga, aby przyjął ich do chwały nieba, aby stali się uczestnikami Bożego miłosierdzia. To podejście, do którego nas dzisiaj Bóg zaprasza. Abyśmy dzisiaj, pamiętając o naszych zmarłych, abyśmy też wierzyli, że jeśli się za nich modlimy, jeśli nasza codzienność jest przeniknięta modlitwą, jeśli za nich uczestniczymy w Eucharystii, to mogą narodzić się dla nieba. I jest to tradycja taka nasza, chrześcijańska, w której wierzymy, że każdy może narodzić się dla nieba. Bracia i siostry, dzisiaj, kiedy stoimy tutaj na Janowskim cmentarzu, bądźmy ludźmi wierzącymi i pełnymi nadziei. Patrzmy na te groby, które odwiedzamy i tą modlitwę, którą przeżywamy, Eucharystię, później po Eucharystii tą procesję, przeżywajmy ją z radością. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie. Amen. Molimy się za nas samych, żeby my żyli nadzieją spasienia
і колись зустрілися з нашими померлими в обіцяному домі Отця. Тебе просимо. Вислухай нас, Пані. Świata. On jest życiem ludzi, On jest zmartwychwstaniem umarłych. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Wziął chleb i uczniom mówiąc, bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Daj Boże o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby ludzie i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, z błogosławionym Jakubem Strzemie, świętym Józefem Wilczewskim i wszystkimi świętymi Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie, przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.